Dzień dobry, jeszcze raz nie z Ukrainy, a jeszcze raz z Polski. Ja nazywam się Karolina Baca, a to są zapiski z Niedonieckiego Kwadratu. Tak, kolejny odcinek nagrywany w Polsce, ale tym razem trochę dobrych informacji dotyczących naszych działań pomocowych. Możecie to wszystko śledzić na mediach społecznościowych, głównie na Twitterze, na X-ie. Kolejne samochody, kolejne drony. No, są też złe informacje, bo kolejne reby będą potrzebne, ponieważ nasze zostały zniszczone reby, czyli zagłuszarki. Także szklanka jest raz do połowy pusta, raz do połowy pełna. Mój weekend, kiedy nagrywam w niedzielę wieczorem ten podcast, kolejny odcinek dla Was. Te 48 godzin znowu pokazało mi, że działamy na wariackich papierach. No i niestety nie do wszystkich można mieć zawsze zaufanie. A kiedy traci się zaufanie, trochę to boli. Najgorzej, gdy traci się zaufanie do tych, którym się pomaga. No ale ja na razie nie będę płakać nad rozlanym mlekiem. Powiem, że może tak naiwna się urodziłam, naiwna umrę, ale dzisiaj nie o mnie, choć ja pociągam nosem, płaczę dalej. Pewnie mogliście to widzieć w rozmowie z pułkownikiem Lisieckim. Wszystkie chyba jesienne choroby wraz z zapaleniem spojówek i tak dalej. Jak to w Polsce zdążyły mnie dopaść. Niemniej jednak, mimo to zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Zapiski z Niedonieckiego Kwadratu, który powstaje dzięki moim patronom na Patronite. Jeszcze raz dziękuję. Zapiski z frontu. No i dzisiaj będą newsy. Nie mam dobrych newsów, jeżeli chodzi o zapiski z frontu, ale będą newsy z mojej strony. Pamiętacie, że od kwietnia mówiłam Wam, że po przeprowadzce z rejonu Kupiańskiego wraz ze 103 Brygadą przenieśliśmy się do obwodu Sumskiego, niedaleko granicy z Rosją. Ja zawsze unikam jakby detali, unikam szczegółów. No, kilka osób, które mnie odwiedziło, między innymi na przykład Piotrek Kaszuwara czy Mateusz Lachowski, dziennikarze, którym dosyć intensywnie pomagałam w pracy w obwodzie sumskim, to oni wiedzą, gdzie mieszkam, natomiast jakby unikam szczegółów, co jest naturalne, ale po fakcie już o tym mówię, tak jak mówiłam o tym, że mieszkaliśmy w rejonie Kupiańskim, w miejscowości Kolesnikiwka, obok Kruchlachiwki, pomiędzy Kiwszariwką a Borową. Powiedziałam o tym po raz pierwszy, bo tak naprawdę tych miejscowości prawie już nie ma. 18 października Ukraińcom udało się odbić Kruchlachiwkę z rąk rosyjskich, ale bardzo intensywne walki tam trwają. Nie ma już tych chat, w których mieszkaliśmy, a sytuacja na tej linii od Borowej do Kupiańska, czy jak to woli, od Kupiańska do Borowej, jest naprawdę bardzo trudna. Władze lokalne zarządziły ewakuację przymusową ludności cywilnej. Wielokrotnie tłumaczyłam Wam, co znaczy ewakuacja przymusowa. To znaczy, że nikt nikogo za fraki przysłowiowe nie weźmie i nie wywiezie, bo nie ma takiej możliwości. Trzeba by zmienić konstytucję, a konstytucji nie można zmienić z powodu wojny, ale wiele osób decyduje się na te ewakuacje, bo pomni chociażby sytuacji Wowczańska w maju 2024 roku, kiedy Rosjanie zaatakowali to miasto na północy obwodu charkowskiego, wiedzą, czym to grozi. Poza tym bardzo dobrze wiedzą, ponieważ byli w okupacji w roku 2022 przez pół roku. Tak więc sytuacja naprawdę bardzo trudna w rejonie Kupiańskim. Zaczęłam od obwodu sumskiego i od newsów. No więc mogę Wam już też powiedzieć, gdzie od kwietnia mieszkaliśmy. Mieszkaliśmy w miejscowości Biłopilia, Białopole, tuż przy granicy rosyjskiej. Dlaczego mogę Wam powiedzieć? Ponieważ nasza brygada po prostu się przeniosła i to przeniosła się, że tak powiem, na dobre. Sytuacja Biłopili bardzo trudna. Kilka dni temu miasteczko zostało bardzo mocno ostrzelane i nie mam tu na myśli tylko systemów reaktywnych typu grady, nie mam tu na myśli haubic kaliber 155 i tak dalej, i tak dalej. Tu już przyleciały duże rakiety, był ostrzał moździerzowy. Naprawdę sytuacja ciężka. Ja myślę, że to jest kolejny jakby dowód na to, że Rosjanie doskonale wiedzieli, że odbywają się tam jakieś ruchy wojsk, bo kiedy
103. Brygada opuszczała rejon Kupiański właśnie wyjeżdżając do Biłopili, to ostrzał był taki sam. Jak doskonale wiecie, też sytuacja dotycząca wszelkich rotacji wygląda tak, jakby Rosjanie wszystko wiedzieli, kiedy dochodzi do jakiegoś czy wyjścia danej brygady z danego miasta, miasteczka, czy dochodzi do rotacji tych brygad, to doskonale widzieliście na pewno na Donbasie. Sytuacja się wtedy pogarsza, patrzcie Bachmut, patrzcie Awdijiwka. No więc zdradziłam wam te tajemnice sytuacji frontowej związanej z moją brygadą, no ale teraz jeszcze wróćmy do tego, co się tak naprawdę na froncie dzieje. No, dzieje się kiepsko. Rozmawiałam z kolegami z 46. Brygady. Miesiąc temu dostarczyliśmy dla nich REP taki samochodowy, czyli tę zagłuszarkę dla dronów. No nie ma i samochodu, nie ma i REBA. W rosyjskim ataku stracili wszystko, na szczęście zachowali życie i to jest najważniejsze, bo ja uważam, że cała reszta to tylko stal i pieniądze. Pieniądze, których oczywiście później nie ma by cokolwiek znowu kupować, no ale co robić, jak sytuacja jest taka. Jeden z kolegów powiedział mi, Boże, ja to chyba nie wiem jeszcze, jak my tu stoimy. Są na jednym z najbardziej zapalnych odcinków na Donbasie, mówi. Chyba tylko jeden Bóg wie, jak my jeszcze to wszystko wytrzymujemy. I wielu to powtarza. Ja mówię dziś, w niedzielę, bo w niedzielę nagrywam dla Was ten kolejny odcinek podcastu. Byłam gościem Polskiego Radia 24, gdzie opowiadałam też o sytuacji na froncie i pytanie, które padło morale żołnierzy. No złe jest to morale, jeżeli popatrzycie sobie, chociażby polecam nitkę, którą zrobił na Twitterze Marek Kozubel dotyczącą SZC, dezercji, jak to wszystko się zmieniło po roku 22, 23, jak się zmieniło w roku 24. I będzie tylko gorzej, bo jeżeli władza w Kijowie nie zrozumie, że ona po prostu wzięła swoich żołnierzy, przede wszystkim ochotników, na wymęczenie, opowiadałam Wam w poprzednich odcinkach, czy wywiadu z Niedonieckiego Kwadratu, czy z zapisków z Niedonieckiego Kwadratu o sytuacji właśnie 103. Brygady walczącej do września na terytorium Federacji Rosyjskiej. Tam są inne brygady w tej chwili obrony terytorialnej, która, przypomnę, nie ma prawa walczyć za granicami. No to jak to sobie wszystko poskładamy, jest źle. Wracając do frontu, na froncie też jest źle, bo ludzie są zmęczeni, bo brakuje sprzętu, bo brakuje decyzji, bo wszyscy czekają na wybory w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Brakuje też pocisków, brakuje też jednoznacznego wsparcia Zachodu, które jakby zdjęłoby tę smycz i kaganiec z Ukrainy. Z dobrych wiadomości tyle, że minionej nocy drony ukraińskie trafiły w kolejny skład rosyjskiej amunicji, więc przynajmniej trochę znowu się pocisków spaliło i to jest niewątpliwie dobra wiadomość, jeśli chodzi o front. Zapraszam już dzisiaj na rozmowę sobotnią z Tomaszem Foro, wspaniałym słowackim reporterem, z którym trochę się spieramy o to, czy sytuacja gorsza jest na Donbasie, czy jednak w obwodzie kurskim, ale chyba doszliśmy do wniosku, że to są te dwa najbardziej zapalne punkty, w których w tej chwili sytuacja na froncie jest najcięższa. Zapiski z kraju. No cóż, tu też nie mam dobrych wiadomości, a chciałabym, ostatnie podsumowanie mówi o tym, że 138 rosyjskich ataków na miasta i miasteczka, bo schodzimy teraz z linii frontu, mówimy tutaj głównie o obiektach cywilnych, atak w Mikołajowie rakietowy, w Charkowie, w całym obwodzie charkowskim, już o tym Kupiańsku nawet powtarzać się nie będę. Kolejne ataki w Chersoniu między innymi. No, dzieje się to w całym kraju, tak jak mówię, 138 ataków z powietrza po obiektach cywilnych Ukrainy. To jest tylko bilans ostatniego tygodnia, ostatnich kilku dni, o czym też oficjalnie poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. No a co słychać w kraju, bo jesteśmy przy zapiskach w kraju i nie chcę ciągle mówić o tym, że coś i ktoś jest bombardowany. No ja myślę, że taką gorącą informacją było to, co powiedział były dowódca sztabu generalnego, generał, w zasadzie w tej chwili poseł, Walerii, załóżny poseł, przepraszam, poseł to po ukraińsku, ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, Walerii Załóżny powiedział, że jak tak dalej pójdzie na froncie i w ogóle, mając to na myśli
jakby sytuację na froncie, sytuację z nieudającą się ciągle mobilizacją ukraińskich żołnierzy. Trzeba będzie mobilizować kobiety, ale najpierw trzeba robić wszystko to, by do tego nie dopuścić. No ja powodzenia Państwu szanownym życzę. Rozumiem, że pierwsza zostanie zmobilizowana, obecna pierwsza dama, a także jako druga żona pana Załużnego, żeby dać taki dobry przykład ukraińskim kobietom, tylko że im przykładów nie trzeba dawać, bo kilkadziesiąt tysięcy ukraińskich kobiet służy już w armii, służy w ZSU. Duża część z nich na zerówkach, na pierwszej linii frontu pracują jako snajperki, saperki, strzelcy wyborowi, także ja tutaj powodzenia życzę, oczywiście w cudzysłowie w dosyć złośliwy sposób, jak się możecie domyślać. Teraz przenosimy się do Niemiec, chociaż jesteśmy przy zapiskach w kraju, ale bardzo, bardzo ważne informacje. Bild, no wiem, jak traktujemy te informacje z Bilda, no ale Bild donosi, że to tak naprawdę kanclerz Scholz blokuje dostawy Taurusów, czyli tych pocisków manewrujących do Ukrainy. Ja to słyszałam, że one trochę są popsute i też nie można ich wysyłać, ale to są plotki. Blokuje też plan zwycięstwa proponowany przez Wołodymyra Zełenskiego, który jeździ po świecie i opowiada, na co wpadł, bo Scholz się boi, że jakby wykonanie tego planu Zełenskiego zaogni konflikt, doprowadzi do jego eskalacji. No a tak być oczywiście nie może. To jeszcze trzeba dodać, że do kanclerza Scholza został wystosowany taki apel, żeby to on wezwał Rosję do zaprzestania ataków po miastach cywilnych, po cywilnych obiektach Ukrainy w ciągu 24 godzin, w przeciwnym razie zastosowane zostaną rakiety Taurus, bo Niemcy obiecają wtedy dostawy Taurusów do Ukrainy. No, jeżeli poczytamy Bilda, okazuje się, że zupełnie Olaf Scholz nie wysłuchał tutaj tych apeli. Ja mam takie wrażenie, że u Niemców z tym przywództwem to jest takie... Zamienił stryjek siekierkę na kijek, tak? Czy też jak kto woli, wybór między dżumą a cholerą, bo jak nie z jednej strony tak, to z drugiej strony tak. No i kto by nie był, historycznie też tutaj przypominam, to wychodzi na to, że po prostu nic dobrego, proszę Państwa, z tego nie wynika. Wspomniałam już o zbliżających się wielkimi krokami wyborach w Stanach Zjednoczonych. No świat tym żyje, Ukraina też tym żyje, bo doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że potencjalna wygrana Donalda Trumpa razem z jego wiceprezydentem J.D. Vance'em, to jest tak naprawdę katastrofa dla Ukrainy. Rozmawialiśmy ostatnio trochę o takich katastroficznych scenariuszach i z kilkoma dziennikarzami i z moimi ukraińskimi znajomymi, bo przecież doskonale wiecie, że Elon Musk, właściciel między innymi słynnego portalu X Twitter, zarządza Starlinkami. Co by się stało, gdyby na przykład w takim najgorszym scenariuszu Trump namówił go do wyłączenia tych Starlinków, no to rzeczywiście wojnę zakończyłby chyba jeszcze szybciej niż sam Putin przewidywał na początku pełnoskalowej agresji. No i cóż, trwa też oczekiwanie w samej Ukrainie na ustawę o demobilizacji, ale chyba znowu na próżno, ona powinna się pojawić lada moment, ale nic nie wskazuje na to, by Rada Werchowna, czyli Rada Najwyższa, Parlament Ukrainy coś takiego miał nam przedstawić. Może to będzie niespodzianka, chociaż ja rozmawiałam ostatnio na różne tematy, żeby też było jasne, nie tylko na tematy dotyczące demobilizacji. Rozmawiałam z kilkoma deputowanymi, czyli z kilkoma posłami Rady Najwyższej i jakoś tak nie odniosłam wrażenia, żeby ten dokument był po pierwsze może gotowy, a po drugie, żeby było się czym chwalić, ale z drugiej strony wszyscy sobie zdajemy sprawę, że ukraińska władza musi coś zrobić w tym kierunku, ponieważ no po prostu w przeciwnym razie naprawdę może dojść do jakiejś katastrofy i załamania frontu, nie z powodu większej siły rosyjskiej, nie z powodu braku amunicji z Zachodu, tylko po prostu z tego, że ludzie już nie wytrzymają, nie dadzą rady fizycznie i psychicznie. Po prostu zapiski. Tutaj chciałabym bardzo krótko, ale w końcu pozytywnie. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy w ostatnim czasie odpowiedzieli na mój apel, głównie mailowy, bo od kilku dni nie robię nic innego, jak wysyłam osobiste maile do osób, które wspierają zrzutka.pl, Batalion Donbas. Bardzo dziękuję za tę mobilizację, bo nam, w przeciwieństwie do Kijowa, ta mobilizacja się udała. Udało się spłacić
za 10 tysięcy złotych 42 śpiwory, które były jakąś moją zmorą i miałam czas do listopada, by to zrobić. Udało się spłacić wyjazd ostatniej całej kolumny, udało się spłacić Pathfindera, całą robotę przy nim i tak dalej. To jest kolejne 10 tysięcy złotych. Udało się kupić starlinki, siatkomioty, apteczki, wyposażyć kolejnych żołnierzy, tych, którzy idą do armii, a którzy niestety niczego nie mają, to jest kolejne 10 tysięcy złotych. I chciałabym też podziękować moim patronom, którzy mimo wszystko mniej bądź bardziej, ale są ze mną. To jest bardzo motywujące, kiedy nagrywam ten podcast, jestem przed spotkaniem online, co miesięcznym z moimi patronami. Bardzo fajne rozmowy prowadzimy też na WhatsAppie, więc dziękuję. No i dziękuję tym, którzy cały czas pomagają mi od tej strony nie dziennikarskiej, nie humanitarnej, tylko pomagają mi, a mi jest bardzo trudno o cokolwiek poprosić, a okazało się właśnie, że kolejne 4000 zł musiałam wydać na remont przystanka, tak, bo prawdopodobnie będę nim musiała jechać do Ukrainy, no i przełamałam się, zrobiłam tę zbiórkę jednorazową na Patronite, żeby te 4000 zebrać, no cóż, jak trzeba, to trzeba. Ale chciałam Wam powiedzieć, że być może w ciągu najbliższych tygodni wrócę do Was z jeszcze lepszymi informacjami. Akurat to nie były dobre te informacje, o których przed sekundą powiedziałam, ale że wrócę z dobrymi informacjami i być może pojawią się nowe formaty, być może pojawi się nowy pomysł. Oczywiście, jak wiadomo, wszystko będzie zależało od możliwości finansowania, bo każdy taki materiał to nie tylko moja praca, to nie tylko mój sprzęt. Kupiłam nową kamerę, co możecie ocenić w wywiadach z Niedonieckiego Kwadratu, ale to jest też praca, nieoceniona praca Michała Foltaka, któremu z tego miejsca jeszcze raz dziękuję za to, że poświęca mi czas o dziwnych godzinach i robi dla mnie to, co robi, a Wy tego efekty możecie i oglądać, i możecie ich posłuchać, jak właśnie chociażby tutaj w zapiskach z Niedonieckiego Kwadratu. Dziękuję za uwagę, dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za to, że cały czas ze mną jesteście, no i oczywiście do usłyszenia, a także do zobaczenia w wywiadach z Niedonieckiego Kwadratu.